Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla Was recenzję noża Kunai od Pirana. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować właśnie Piranowi, jak i na ostrzu za podesłanie tego noża do testów. Naprawdę bardzo dziękuję, bo dzięki Wam mogłem się w końcu nauczyć rzucać nożem. I na początku chciałem Was jeszcze przeprosić, jeżeli pojawią się jakieś niepożądane dźwięki typu wiatr lub szczekające psy, ale siedzę sobie na polu. Na polu to jedyna i poprawna forma. Korzystając z ostatnich promieni słońca przed zimą, przed jesienią, bo zaraz będzie szaruga i tak dalej. Dobra, ale przejdźmy sobie do numerków. Bez numerków się nie obejdzie. Długość całkowita noża to niecałe 30 cm, dokładnie 295 mm. Z samej głowni mamy jakieś 16 cm. Szerokość owej głowni to 3,5 cm tutaj przy początku. Z kolei grubość tego noża to aż 4 mm. Założeniem tej rzutki, jak i dwóch pozostałych, bo są trzy, było to, aby była idioto odporna i jak najbardziej wytrzymała. No i w sumie trudno się z tym nie zgodzić. Porównanko do paru innych noży: Mora Bushcraft Black, Ontario Rat 1 oraz Victorinox 91 mm. Także macie jakieś porównanko. Jeszcze waga tego noża to 202 gramy z oplotem. Z kolei bez oplotu moja waga mi podpowiada, że jest to 191 gramów. Balans jest nieco przesunięty w stronę ostrza, co sprawia, że całkiem łatwo się nauczyć nim rzucać. Co jeszcze do oplotu, to muszę powiedzieć, że no, bez urazy, ale jest do dupy. Był w zasadzie. Po prostu kawałek paracordu owinięty dookoła rękojeści i końcówki wsunięte po prostu pod te kolejne zwoje. No, było to luźne, także kiedy nóż wbijał się w coś, cały oplot przesuwał się. No, aż koniec końców po prostu się rozplątał. Co jeszcze jest warte dodania a propos plotu, to, że wytłumiał sam nóż, czyli jeżeli nie trafiliśmy, znaczy albo trafiliśmy w cel, tylko że nóż się nie wbił, tylko na przykład wylądował płasko, nóż po prostu strasznie brzęczał. Oplot właśnie wytłumiał te wszystkie drgania. No, ja rzucał sobie bez oplotu, bo w sumie mnie trochę denerwował tym, że był tak luźny, a nie chce mi się robić nowego. No i za każdym razem, jak nie trafiam, to mam wrażenie, że nóż się ze mnie śmieje. Kurde. Przejdźmy sobie teraz do stali. Cały nóż wykonany jest z jednego kawałka stali. Jest to 50 HS, hartowana na 55 HRC. Jako ciekawostkę dodam, że chyba siekiery Fiskarsa są właśnie na tą twardość hartowane. No, jest to stal rdzewna, także od czasu do czasu warto sprawdzić, czy nożyk tam nie przyrdzewiał, czy coś, ewentualnie nasmarować go balistolem. To, że stal jest tak miękko w zasadzie zahartowana, bo to jest ta dolna granica, ta właśnie miękkość stali sprawia, że wszelkie uszczerbki są bardzo łatwe w naprawie. Jak widzicie, mi się tutaj czubeczek troszeczkę przytępił, no ale w sumie wezmę tylko pinik, trochę przeszlifuję i w zasadzie nóż będzie jak nowy. Kolejna rzecz to szlify. Chyba mi się to ciężko będzie Wam pokazać, ale są delikatnie nierówne. Zobaczcie. Nie jest to jakiś duży problem, bo nie jest to nóż do krojenia ani nic takiego. Nawet nie ma krawędzi tnącej. Zobaczcie. Tym się raczej nie potniecie, chyba że wbijecie sobie czubek w rękę. Szlify nie mają aż takiego znaczenia w nożu do rzucania. Ważne, żeby w sumie czubek był ostry i żeby to też w miarę było dobrze wyważone. A propos wyważenia, no to balans jest przesunięty nieco w stronę ostrza. Nie wiem, czy o tym wspominałem. No i no, w sumie nożyk jest bardzo łatwy do opanowania dla nowicjusza. No, ja jestem nowicjuszem, bo w sumie to jest pierwszy nóż do rzucania, z jakim miałem do czynienia. I opanowanie go zajęło mi jakieś
20 minut, żeby pierwszy raz się wbił. Także naprawdę całkiem łatwo go opanować. Tutaj mamy kółeczko, możemy sobie, nie wiem, na przykład tutaj linkę przyczepić, się pobawić. Jeżeli oglądacie Pirana, a na pewno oglądacie, no to na pewno kojarzycie jego filmik, ten Get Over Here. Piran pobawił się w skorpiona, wybaczcie wiatr. No i kółeczko, no prawie jak karambit, możemy sobie nim pokręcić. No, ale my tu sobie gadamy, ale zobaczmy, jak ten nóż lata. Jak widzicie, kunaj fruwa naprawdę bardzo ładnie. Koszt tego noża to na stronie na Ostrzu 75 zł, z tego co pamiętam. W ofercie również mają dwa inne noże Pirana, Agila oraz Kabawi. Szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich trzech najbardziej mi się podoba kunaj. Kabawi jakoś tak do mnie nie przemawia, moim zdaniem trochę dziwnie wygląda. No ale kwestia gustu. Co do jeszcze właśnie wyglądu, no to Piran mi mówił, że będą jakieś drobne zmiany kosmetyczne w całej serii. Znaczy, nie wiem dokładnie w sumie, czy w całej serii. Na pewno w modelu Agila będzie zmiana delikatna, ale nie powiem wam jaka. Okej. Nóż naprawdę bardzo polecam. Przede wszystkim jest on wykonany w Polsce. Także, o czym jeszcze nie wspomniałem, o pochewce. Nie wspomniałem jej, bo jej nie mam. Ale szczerze, mam torbę na noże od Pirana i podejrzewam, że obydwie te rzeczy są szyte w tym samym miejscu. A jakość szycia torby jest naprawdę bardzo dobra, więc myślę, że tam akurat nie ma się do czego przyczepić. I również pochewka jest szyta w Polsce, wykonana z kordury, ma tam rzepik i szlufkę na pasek, gdyby ktoś chciał przenosić nóż. Mi w sumie nie jest ona zbytnio potrzebna, także no nie mam pochewki. Okej. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nóż jak najbardziej polecam. Zapraszam was na kanał Pirana, link macie w opisie, jeżeli nie znacie Pirana, w co bardzo wątpię. Zapraszam was właśnie na kanał Pirana, zapraszam do komentarzy, do ocen, na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!